Policja już wie, że mijające święta Bożego Narodzenia nie będą wesołe. Okazuje się, że pomimo licznych akcji prewencyjnych, wciąż na drogach króluje buta i brak rozwagi. Trudne warunki atmosferyczne również nie pomagają utrzymać porządku w komunikacji. Są ofiary śmiertelne. Policja przedstawia na bieżąco statystyki wypadków, które miały miejsce na polskich drogach. Sam weekend przyniósł nieprawdopodobną liczbę ofiar, a funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozwagę. Bilans ofiar na polskich drogach. Czy policja będzie kontrolować kierowców? W miniony weekend w Polsce doszło do 366 wypadków i zatrzymano aż 700 nietrzeźwych kierowców. Pomimo apelu funkcjonariuszy i licznych kampanii, mających na celu wyeliminowanie ewentualnych tragedii, okazuje się, że Polacy wciąż nieodpowiedzialnie korzystają z komunikacji. Już teraz wiadomo o 30 śmiertelnych ofiarach. Święta zawsze są trudnym czasem dla drogówki. Nie tylko rutynowe zatrzymania sprawiają władzom problem. Okazuje się, że doniesienia o nieostrożnej jeździe oraz buta kierowców prowadzą do tragicznych efektów. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji wymienił wśród najważniejszych czynników bolesnych strat przede wszystkim nieuwagę i nadmierną prędkość. Śliskość nawierzchni oraz niedostosowanie prędkości do panujących warunków mogą skończyć się najgorszym możliwym scenariuszem. Policjant wskazał także, że osoby, które wciąż siadają za kółkiem pod wpływem alkoholu, są przestępcami i będą karani jak przestępcy. Policjanci zaznaczają, że po spożywaniu alkoholu trzeba się upewnić, czy nasz stan pozwala na spokojną i uważną jazdę. Ci, którzy do tej pory liczyli na fart, powinni pomyśleć także o innych uczestnikach ruchu drogowego. Nieświadomi swojego stanu powinni zostać także ostrzeżeni przez najbliższych. Konsekwencje mogą być niebagatelne i mieć wpływ na śmierć niewinnych ludzi. Chociaż statystyki z roku na rok zdają się coraz bardziej entuzjastyczne, policja wskazuje, że Polacy wciąż bez przemyślenia siadają za kierownicą. Chociaż poprawie uległy m.in. oznaczenia i infrastruktura, ci, którzy prowadzą pod wpływem, są największym zagrożeniem. Świąteczny bilans drogowych strat wciąż jest liczony. Pod koniec tygodnia komenda przedstawi finalne statystyki. Dziś jednak wiadomo, że warunki atmosferyczne minionej nocy były wyjątkowo trudne. W czasie, gdy chętniej wsiadamy za kółko, warto pamiętać o dostosowaniu prędkości i przestrzeganiu prawa. W święta warto pamiętać o najbliższych i innych niewinnych uczestnikach ruchu.